Dzisiaj kończymy kampanię wyborczą samorządową w takim rozumieniu, że chcemy ją podsumować w kilku słowach refleksji. Chcieliśmy się Państwu wyborcom pokazać jako ludzie dobrze zorganizowani, jako osoby, które tak naprawdę siebie lubią, jako kandydatki i kandydaci, którzy obdarzają siebie dużym zaufaniem, wsparciem, bo naprawdę jako szef Koalicji Obywatelskiej widziałem to wsparcie i za to Wam bardzo, bardzo dziękuję, za to, że była między Wami współpraca i to był dobry przykład dla wszystkich wyborców, że można nam zaufać, bo tacy jesteśmy w rzeczywistości, tacy jesteśmy również na przyszłość, że nawet w tak trudnych momentach jak kampania wyborcza potrafimy z szacunkiem się do wszystkich odnosić. Z drugiej strony bardzo ważna też rzecz, że nie było zbyt wielu ekscesów wyborczych w ostatnich tygodniach, więc tak naprawdę poziom tej kampanii wyborczej był dość dobry w rozumieniu takich relacji zarówno z komitetami, z którymi rywalizujemy, czy to na poziomie gminy, czy to na poziomie powiatu. Duży szacunek i pokazanie, że wybory samorządowe są takim elementem ważnym dla każdego, kto chce w tym uczestniczyć z różnego miejsca, w którym tak naprawdę jest. Dziękujemy wyborcom za to, że mieliście czas, aby nas posłuchać, aby się z nami spotkać. Dziękujemy za to, że zainteresowaliście się naszymi historiami życia zawodowego, naszego życia rodzinnego, naszego zaangażowania w różnego rodzaju pasje i stowarzyszenia. Bardzo przepraszamy za to, że czasami zaśmieciliśmy Wasze otoczenie, że byliśmy z ulotkami, ale proszę nam wybaczyć, to również jest element kampanii wyborczej. Chcieliśmy i jesteśmy skuteczni w dotarciu do Was jako wyborców. Chcieliśmy siebie pokazać jako grupę ludzi, której można zaufać, której można powierzyć stanowiska, o które się ubiegamy, bo mamy bardzo dużo wspólnych historii. W wielu miejscach skrzyżowały się nasze drogi podczas 5,5 roku naszej wspólnej współpracy i naszej pracy na rzecz mieszkańców województwa opolskiego. Dlatego prosimy, aby 7 kwietnia wziąć udział w wyborach samorządowych, aby kierować się sercem, rozumem, aby dać sobie czas na to, żeby wybrać takie osoby, za którymi będzie się podążało przez kolejne 5 lat, za ludźmi, którzy są godni zaufania, wsparcia i poparcia. Bardzo dziękuję również wszystkim pracownikom i współpracownikom Koalicji Obywatelskiej, naszego komitetu, za to, że byliście koło nas, że nas wspieraliście swoją wiedzą merytoryczną, że pomagaliście każdej kandydatce, każdemu kandydatowi. I na koniec rzecz wyjątkowa, która się zdarzyła po raz pierwszy w kampanii samorządowej, jak wiele osób, pań i panów startujących na funkcję wójta, burmistrza, prezydenta, chciało pójść z naszym poparciem. Zrobili to odważnie, pojawili się na konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej, więc bardzo dziękuję samorządowcom, którzy startują w bezpośrednich wyborach za to, że dostrzegli w nas to ugrupowanie polityczne, które może w przyszłości dużo dobrego zrobić dla ich środowisk tam, gdzie kandydują. Także szanowni Państwo, same słowa podziękowania, wdzięczności wzajemnej, ale tak do tej pory było i mam nadzieję, że po 7 kwietnia będziemy to kontynuować.